Zosiu, przed chwilą rozmawiałem z uczestnikami tego programu. Oni mają, myślę, inne emocje niż ty, jako ten szkoleniowiec, fotograf. Powiedz mi, czy dla ciebie w ogóle udział w tym projekcie w pełnym kamer był jakimś wyzwaniem? Oj, dla mnie to był, myślę... Wydaje mi się, że to było większe wyzwanie dla mnie niż dla uczestników, bo mimo, że pracowałam jako modelka przez wiele lat, ale było to jakiś czas temu, po pierwsze, a po drugie praca z obrazkiem, a praca z kamerą, to są dwie różne rzeczy. Także ja byłam bardzo zdenerwowana. Bałam się najbardziej, że nie zapamiętam, o czym mam mówić, że przeze mnie będą jakieś obsuwy czasowe, ale tutaj produkcja i Patrycja, wszyscy na planie byli tak fenomenalni, łącznie z uczestnikami, także oni mnie wspierali, a ja ich potem krytykowałam. Na tym to wszystko polega. Ale chyba nikt się nie obrażał. Oj, są różne emocje, tak. Wiesz, ja krytykowałam fotografię, często nie wiedząc, kto jest autorem. I co dla mnie było fajne, to są fotografie amatorów, którzy dopiero uczą się fotografii. Nie podjęłabym się raczej krytyki kolegów po fachu. A tutaj miałam do czynienia z super uczestnikami, którzy mają fajne kariery i nagle mierzą się z dziedziną, która jest mi bardzo bliska. Jest w zasadzie moim całym życiem od 15 roku życia, bo ta fotografia jest w ogóle dla mnie potwornie ważna. Dlatego myślę, że byłam ostra w swoich ocenach, ale ja również taką krytykę cenię. Także rozmawiałam z naszymi cudownymi reżyserami i prosiłam ich o krytykę wobec tego, co ja robię, żeby nad sobą popracować. Także myślę, że nikt tej krytyki chyba aż tak do siebie nie wziął, ale powiem więcej, jak zobaczę wszystkie odcinki. Rozmawiamy z Patrycją Kazadi. Patrycja sama z siebie bardzo cię chwaliła, jak sobie świetnie radziłaś właśnie z kamerami, bo to po to pytałem o nie na samym początku. Kamera to jest taki jednak specyficzny sprzęt, że czujemy jej obecność na sobie. Czy miałaś taki moment w programie, kiedy odpuściły te emocje i już nie myślała twoja głowa o tym, że wszystkie kamery na mnie patrzą? Czułaś się swobodniej? No to wracając do Patrycji, to jest taki wzruszający moment, bo po nagraniu pierwszej odcinka wszyscy się zaczęli rozchodzić, a Patrycja powiedziała: poczekajcie, to było Zosiu pierwsze nagranie, wielkie brawa, więc też sprawiło, że ja się czułam jak w domu, poszłyśmy razem na kolację, podzieliła się cennymi wskazówkami, także nie mogłam sobie wymarzyć bardziej koleżeńskiej współprowadzącej, więc od pierwszego odcinka wiedziałam, że okej, nie jest tak źle, no ale ręce mi się trzęsły. No, ostatniego odcinka mi się trzęsły. Także są to emocje fajne i było to dla mnie nowe wyzwanie. Jestem emerytowaną już modelką, jestem fotografką i teraz wkroczyłam na nowy tor, który nie koliduje z fotografią, czyli telewizję. Nie wszyscy mają dostęp do szkoleń fotografii profesjonalnej, jednak większość z nas operuje telefonem komórkowym. Czy ja mógłbym Ciebie poprosić o jakieś takie 3-4 zasady, po prostu jak zrobić sobie dobre selfie, o co zadbać, żeby nie używać tych okropnych filtrów przerysowanych, bo przecież to wszystko można załatwić w inny sposób. Tak, no jeśli chodzi o selfie, dla mnie bardzo ważne jest światło, także jeżeli ja chcę wysłać mężowi jakieś selfie, to chodzę z telefonem najpierw w poszukiwaniu tego korzystnego światła. Bardzo lubię sytuację takiego stania w drzwiach, czyli jestem wyciemniona od góry, a z przodu pada na mnie miękkie światło zewnętrzne. Właśnie ostre światło bywa problematyczne. Też bardzo fajnie dla mnie, jestem panią już po 30, fajnie działa światło kontrowe. Czyli na przykład teraz będąc z moim tatą w lesie, ustawił mnie w ostrym świetle, a ja go poprosiłam, żeby jednak obrócić sytuację. Czyli ja byłam no nie zacieniona, ale fajnie mi kontrarysowała włosy i tył. No i zadbajmy o to, co w tym kadrze jest. Czyli selfie w toalecie, okej. Sedes w zdjęciu? Nie. Także to są takie rzeczy, że ja się dziwię, że można takie zdjęcie upubliczniać. Dlatego dbajmy o to, żeby robić je jak najlepiej, żeby w to wsadzić wysiłek i żeby tak nie zaśmiecać świata takimi bylejakimi zdjęciami, bo naprawdę mamy teraz narzędzia wszyscy i niewiele trzeba, żeby to zdjęcie było naprawdę wyjątkowe.